Witajcie, kochane dzieci. Tu ciocia Kasia Amanowicz z Ogrodów Montessori. Dzisiaj naszym zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej. Zrobimy bociana. Do jego wykonania będą nam potrzebne przede wszystkim białe waciki kosmetyczne, klej, czarny marker, długa słomka lub długa wykałaczka, wycięte z czerwonego papieru dwa prostokąty oraz wycięty z czerwonego papieru czerwony dziubek. Zapraszam do pracy. Kochani, pierwszym naszym zadaniem będzie przyklejenie białego wacika na czubek mojej słomki. Bierzemy klej i kleimy pierwszy wacik. Przylepiamy go mocno na sam czubek. Musimy docisnąć, żeby nam nic nie odpadło. Teraz bierzemy nasz drugi wacik. Kleimy. I przylepiamy tutaj poniżej pierwszego. Musimy mocno docisnąć. Teraz przykleimy ten czerwony trójkąt, który będzie dziobem naszego bociana. Bierzemy klej i przylepiamy nasz trójkąt do pierwszego wacika. Teraz weźmiemy czerwony prostokąt. Przylepimy klejem. Jest. Dociśniemy. No i mamy pierwszą nogę bociana. Bierzemy drugi prostokąt i przylepiamy obok. Zobaczcie, nasz bocian jest już prawie gotowy. Brakuje tylko oka i skrzydełka. Teraz je dorysujemy czarnym markerem. Jest oko. Czarne skrzydełko. Kochani, zobaczcie, zrobiliśmy bociana. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni również z tych bocianów, które wykonaliście w domu. Zachęcam Was do wysyłania zdjęć na naszego maila grupowego. Do zobaczenia!